Witajcie w kolejnym odcinku Dzień jak codzień w ACS. Smacznego, Kamil. Dzięki. No, wujek w siódemeczce wyjmuje przekładnię kierowniczą, bo tutaj jest wyciek, no ale to już wiecie z poprzednich odcinków, także jest dalszy ciąg napraw. Ciąg dalszy nastąpi. Tak jest. Dobra, Kamil, tam Sebastian składa tą siódemeczkę na kanale, kończy. To ja już dałem wam folię, spakujcie oponki, panu tam dwie do bagażnika powinny wejść, dwie z tyłu i tyle, nie? I do Sebastiana wjedziemy tutaj samochodem na przegląd. A my, Kamil, pojedziemy przetestować 435 po geometrii, jak jeździ. No. No tak, bo tam z tym kołem jedzie. Tak, tak. Słuchajcie, tam po prostu panu ściąga w prawo, ale okazało się, że jest troszeczkę zwrotnica cofnięta do tyłu i jest takie, no tak może być. Chyba, że udało się panom na geometrii tak ustawić, że auto w miarę się będzie prowadzić. Zaraz po prostu zobaczymy to wszystko. Jak, Kamil, oponki? Oponki spakowane? Oponki spakowane, tak. Tu przyjąłem w międzyczasie autko na, do mnie na stanowisko, między innymi to chce pan wymienić. Widać, że tu się łamał ten przełącznik. No dobra, to się da, no. Trzeba tam zdjąć boczek, to ci pokażę. Dobra. Co tu jeszcze więcej? Olej w dywce, olej w skrzynce rozdzielczej, świece. Przy okazji sprawdzimy kompresję. Wyciek płynu do spryskiwaczy. Coś haczy koło, jak się skręci tam przy nadkolu, lewy przód, także to sprawdzimy. No i jest jakiś błąd świateł stopu, a podobno wszystko świeci, także zobaczymy. No dobra, a tutaj robisz diagnostykę, tak? Tak. Może zobaczymy od razu, co tam wyszło. Bo to do Sebastiana wjeżdża, nie? Okej. Czek wyskoczył, ale żadnych nie ma objawów podobno. No coś jest z tym systemem, wiesz, do lotu, może jakaś disa czy coś. A dobra, będzie trzeba obejrzeć, może wiesz, może gdzieś jakiś przewód od powietrzenia skrzyni korbowej albo coś, to już Sebusiowi trzeba powiedzieć, nie? No. Żeby na to zwrócił uwagę. No. No to słuchaj, to nie ma co tu kombinować, wjeżdżamy. Słuchaj, Sebastian, tutaj w tym aucie tak, Kamil tam zrobił diagnostykę i albo są disy, coś nie tak, albo z jakimś przewodzikiem od odpowietrzenia skrzyni korbowej, więc na to zwróć uwagę. Dobra. Poza tym serwis olejowy, serwis skrzyni biegów, najpierw trzeba sprawdzić w jakim stanie, bo podobno 5 tysięcy temu był robiony serwis skrzyni biegów, ale pan nie ma pewności. Aha, okej. To zanim to zrobisz, to sprawdź, nie? Co tam więcej jest, poczekaj. Wyciek z dyfra, a no to zaraz zobaczysz, jak będzie płynu chłodzącego, coś tam, no to trzeba zobaczyć, nie? No i tyle, to działaj sobie. Jak, wujek, wyjąłeś? Tak. Poka, poka. I co, będziesz chciał odkręcić i zobaczyć, czy zawozimy to? To nie jest skomplikowane akurat, tu ta dupka, tak? I byśmy zobaczyli uszczelniacz i uszczelniacz po prostu trzeba podjechać i kupić, no. Dokładnie. Szczerze, bo to szkoda czasu, no. Tak. Chyba, że się uda taki uszczelniacz znaleźć tutaj w tym sklepiku, albo my znajdziemy coś, nie? O, szefowa pojedzie do tego naszego znanego sklepu. Dobra, zaraz zobaczymy. Tak jest, to na pewno jej sprzedadzą, nie? Tak, tam mają wszystko. Jak, Kamil, stop jest, jest, tak? No. To wiesz co, trzeba tam zajrzeć. Do żarówek, bo może żarówki są słabe. Dobra. A ja idę do wujka, bo podobno wujek wyjął już uszczelniacz z przekładni kierowniczej. Słuchajcie, widzę, że przyszła dostawa środków czyszczących do paliwa, Datacol. No, szefowa będzie miała co robić. Jak tam, wujek? O kurde, widzę, wyjąłeś elegancko. Tak, już uszczelniaczek wyjęty. Możemy czegoś szukać. No dobra, tam rozczytałeś cokolwiek? Tak, tak. No. Wiemy jaki rozmiar, tak? No dobra, to chodź, idziemy do komputera. Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie, wiesz, bez problemu dostępny taki uszczelniacz. No i słuchaj, wujek, szybki strzał. 20 zł zamawiam. Będzie jeszcze dzisiaj.
Ja to szanuję. Cieszysz się? Bardzo. No i ja też. To przynajmniej się to wszystko poskłada, szefowa cicho. Ja zawsze piszę. Tu się pracuje. Tu się pracuje, a nie tam. Z pełną buzią. Kanapeczkę proszę zjeść. Widzę, Kamil, że następnego pacjenta przyjąłeś. Co? Tak. Co tutaj? Znaczy tu pojawia się błąd AdBlue. Pan był na diagnostyce w zeszłym tygodniu, takiej komputerowej. No tam jest, w komputerze był po prostu błąd wiadomości zwrotnej z OBD. No tu mieliśmy przypadki, że gdy się pojawiał taki błąd, to po prostu był wyciek z dozownika. No nie mieliśmy akurat szansy, nie mieliśmy jak sprawdzić od spodu samochód w zeszłym tygodniu, także pan przyjechał dzisiaj. Zobaczymy to, z tym, że podobno przez cały weekend nic się nie wyświetlało. Jest szansa na to, że nie wiem, po skasowaniu błędu na przykład wszystko jest w porządku, no ale to... Niemniej jednak trzeba to sprawdzić, trzeba to sprawdzić. No i przy okazji płyn hamulcowy wymienimy, bo już się zgłasza po prostu interwał tam w komputerze pokładowym. No dobra. To słuchaj, Kamil, to ja ci go przestawię, żeby tu na środku nie stał. Nie ci, no. Będzie czekał na wolne stanowisko. A ja jadę w takim razie tą czwórką zobaczyć, co z tą kierownicą, bo też byłby temat zamknięty, nie? No pewnie. No dobra, to działamy. No. Co tam wujek jeszcze klient chce w siódemeczce? No co tam, coś wymieniał sobie zamki w masce, linki z maski i tam coś dalej to się nie zamyka, nie otwiera, są jakieś problemy, no i z tylnym zamkiem klapy tylnej. Ale to wszystko wiesz. Także tak. To zajrzysz tam sobie w międzyczasie. No dobra. Dokładnie. A Sebastian, co tu? Znalazłeś wycieki tak, podobno? Tak, wycieki są znalezione. Przewodzik był wymieniony na nowy, czyli już pękł. No ale ktoś zapomniał opaseczki założyć, więc tutaj ucieknie. A, i ciśnienie ucieka. Tak, a, widać. No tak. I czujniczka tak samo standardowo ucieknie. A, no to czujniczek ci zaraz przyniosę, bo mam na stanie takie czujniczki, no. To od razu ci filterek tego, oleju. Dobra, a ja od razu disę też sprawdzę. O kurde, Sebuś, ale nie wylałeś na podłogę. To słabizna, to słabizna. Co tam w dyferku pokaż? No powiem ci tak, dzisiaj jest mój szczęśliwy dzień, bo w końcu mi się trafił uszczelniacz z prawej strony. A, no to elegancko, to idę go zaraz zamówić już. Dobra. No i elegancko. A wujek, co tam u ciebie? Więc tak, mamy dwie wiadomości, złą i dobrą. O, zła jest taka, że linka jest do wymiany, ponieważ to zabezpieczenie powinno być zaciśnięte tu na pancerzu. Mhm. A dobra jest taka, że tu mamy nową lineczkę. A, byłeś w magazynku? A jak? No to mi się podoba. Ja to szanuję. Tak jest. Wracam właśnie z jazdy testowej czwóreczką i powiem wam, że chłopaki w boście tak ustawili geometrię, że nie ściąga w prawo, pomimo tego, że prawe koło przednie jest troszeczkę cofnięte do tyłu. Kurczę, auto jedzie prosto, gdy się puści kierownicę. Super. Może minimalnie, ale w każdym razie wcześniej było tak, że jak się puściło, to od razu ciągnął. Cały czas praktycznie ciągnął w prawo. No bez jakiejś tam ingerencji, nie wiem, czy nie trzeba by całą zwrotnicę wymienić i tak dalej, całą tą prawą stronę. Auto jest ze stanu, więc na pewno jakąś przygodę miało. No nic, zadzwonię do klienta, poinformuję, zobaczymy, co on na to. Jak tam, Sebastian? No zaglądamy do tego oleju. No. Ale powiem ci, na moje oko nie wygląda, żeby tu cokolwiek było robione. O kurde, no śruby, to w ogóle nie widać, żeby ktoś śruby odkręcał. Pan mówi 5 tysięcy temu? No nie wiem, dobra, zobaczymy w jakim stanie jest olej, nie? Ciekawe. Jakąś małą próbeczkę weź. A, masz pojemniczek przygotowany. Mam pojemniczek przygotowany. Ach, musisz użyć. Oczywiście, no tak. Bez młota to nie robota. Już nie wchodzi. Także na pewno to nic nie było robione. Dobra, myślisz takim szarpnięciem, nie? Tak. Albo się udało, dzisiaj nie. Też odkręcałem właśnie takie. No, szarpnięciem. No dobra. Trzeba nabić. I co innego? Ach. No i elegancko. Dobra.
O kurde. Rozpracamy, no niestety. Dobra, orientuj się. Takie szybkie, wiesz. Jestem przygotowany. I zaraz dzwonię do klienta. Dobra. No nie wygląda źle, powiem szczerze. No, no nie. Możliwe, że na przykład zrobili tylko sam serwis. Tylko bez miski, bez miski i bez tego, bez nie? Bez filtra. No bo wygląda... Wygląda nieźle. Wygląda nieźle? Dobra, to wiesz co, to już zrobimy do decyzji klienta. Tak. Powiem mu, że olej wygląda nieźle, ale miska nie wygląda, żeby była zdejmowana, no i tyle. Bo może ktoś, wiesz, wymienił sam olej. Tak. I tak naprawdę dopiero jak zdemontujemy, to będzie po filtrze wiadomo, z którego roku jest, nie? No. Dobra, to ja dzwonię. Halo? Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. W sprawie autka. Wie pan co, spuściliśmy próbkę oleju ze skrzyni, no i powiem tak, olej wygląda nieźle, aczkolwiek nie widać, nie widzimy śladów, żeby ktoś zdejmował miskę. I tak naprawdę, żeby mieć pewność, czy tam był ten serwis w 100% robiony, to by trzeba zdjąć miskę, żeby zobaczyć datę produkcji na filtrze oleju. To jest tak, bo może ktoś po prostu wymienił ten olej, ale bez filtra oleju, nie? Aha. Tak mi tru... Pan mówi o skrzyni, czy o... skrzyni, o skrzyni. Aha. No, to się zdaje na pana. Wie pan co, jeżeli pan uważa, że ten olej jest ok, no to... No nie wiem, ale przy tym przebiegu też czy warto ryzykować? Bo jaki tu jest przebieg, pan powiedz to? 194 tysiące. A czy to jeżeli tak olej wygląda, to jest, no to jak najbardziej. Ja to bym wymienił, no przynajmniej... Wie pan, aha, powiem panu tak, przynajmniej pan będzie miał taki... punkt startowy i pan będzie wiedział, co ma na 100%, a nie takie gdybanie, czy coś było, czy nie. No tak mi się wydaje, no po prostu. To jest pierwsza sprawa, wyciek z dyfra to jest uszczelniacz, on tam z zamiennika K35 zł kosztuje. Okay. Więc to nie jest jakiś duży wydatek. Wyciek płynu chłodzącego zlokalizowany, brak opaski na przewodzie, ktoś tam wymieniał przewodzik po prostu i nie dał opaski. I podcieka czujnik na radiatorze po prostu na tym. To też jakaś pierdoła, no. Okay. Check engine to jakaś nieszczelność, także tego jeszcze nie zlokalizowaliśmy, szukamy, także tak. Aha, bo wie pan co, z tym check engine'em, to ja tam Kamilowi mówiłem, to generalnie wyglądało w ten sposób, że tam trochę z kolegą ostrze jeździliśmy po mieście i następnego dnia rano po prostu mi wyskoczył ten check. Więc nie wiem, jeżeli to ma jakiś wpływ, to tak tylko informuję. No dobra, bo na razie nic nie znaleźliśmy, no coś tam już zdjęliśmy. Wie pan co, może tak być, że po prostu jak zrobimy ten serwis, ja mu pokazuję adaptację, i może to wystarczy po prostu, nie? Jasne. Tak, panie Damie, tak. Ja też miałem do pana od razu dzwonić, tam chciałbym zaznaczyć, że proszę uważać na jeździe próbnej, bo te opony są wielosezonowe. Dobrze. Tak naprawdę to kiepsko one kleją w tych warunkach zwłaszcza, więc tak tylko przestrzegam. Nie, no ja sobie tutaj radzę, bo też my mamy kilka samochodów na letnich oponach, więc po prostu sobie delikatnie. Dobra. Okay, dobra. Dobra. To czekam na info, panie Damie. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję. Robimy wszystko. Dzień dobry, odzwania Madał Kunc. Dzień dobry. Wie pan co, ja dzwoniłem do pana rano, prawda? Tak. Mam takie pytanie, na kiedy dałoby radę umówić się? Bo pan powiedział, że tak za 2-3 tygodnie najszybciej. Jezu, pan mi przypomni, o czym rozmawialiśmy, bo ja takich telefonów mam dziennie naprawdę sporo. Wie pan co, rozmawialiśmy o tym, że turbina nie chce ciągnąć. A, rozumiem, dobra. Tak, bo ja sobie ten zawór, że tak powiem, profilaktycznie wymienię, prawda? Żeby nie było, że to jest, tak jak pan powiedział, pierdoła typu zaworek. No. A jak będzie dupa, no to będę musiał do pana i żeby pan to tam zobaczył, o co tam w ogóle biega. No to proszę pana, już patrzę. No to co, on po prostu, ja jestem od 1 marca, no to pan go podrzuci na 1 marca, no. Dobra. To jest, dobra, czyli to jest E60, ten 163 konie, tak? Czy... Nie, to jest E90, 163. No ale to ten sam motor, dobra, E90, 163 km i problemy tam, późno łapie turbina. Tak, a wie pan co, jeszcze mam takie pytanie. Bo mi mechanik zamienił raz, stawił turbinę od E60 Gareta, inny trochę nastawnik, no, i nie doładowywała. Jest to możliwe, czy po prostu turbina była do dupy? Albo nastawnik?
Znaczy wie pan co, to musi wszystko współgrać, bo tam też po prostu sterownik jest przystosowany też pod inny nastawnik, więc pewnie jakieś głupoty wychodziły, no. No powiem tak. No dobra. To nie ma co. A wie pan co, jeszcze zrobimy w taki sposób, że jak ja wymienię ten ten czujnik. Tak. I wyjdzie, że jest okej, to ja panu dam znać, żeby komu terminów nie zabierać. Dobra. Dobra, to tak się umawiamy. Dziękuję. To dziękuję bardzo, pozdrawiam. Jak tu wujek? No widać, że mocno tutaj o. Zapyziały. O. To nie ma co. Tak, nie ma co, trzeba to wymienić z głowy. No. Tak, tak. Także tak. A Sebastian, słuchajcie. Przygotowuje się do montażu wału. Zobaczcie. Co tu się dzieje? Sebuś. No, co się dzieje? Tydzień z głowy. Tak jest. O, blokadka, słuchajcie. Proszę. No, także od jutra L4. Paneweczki dobrane, nie. No. Jak tam Kamil, ogarnąłeś? Tak. No, wujek też ogarnął ten z tym AdBlue i powiem ci, był błąd. W tym, nie? Mhm. A Sebuś tego białego też tam ogarnął, co jest, ja już byłem na próbach. To teraz ten twój na próbę. A tu zobaczcie. Ta-da! Jutro będziemy działać, słuchajcie. 3-litrowy diesel od BM-ki. No dobrze, to co? Tylko interwał i kasowanko, diagnostyka i jedziemy. No tam pan mówił, że opony mogą być głośne, bo podobno ma nowe, ale z jakąś wadą fabryczną. Aha. I mówi, że dopiero po zimie już się odda. Na no dobra, dobra. Dobra, czy... A, no zobacz Kamil. Czarne żarówki są. Mm. Widzisz? Weź włącz ten... światła i stop, nie? Zapłon. Stop, tak? Dobra, Kamil, dobra. Szczerze, tu trzeba wymienić wszystkie te żarówki. One ledwo świecą, to jest raz, a dwa są czarne, wiesz? I dlatego może ten błąd, a w ogóle to, ta jest od stopu, nie? I zobacz, jaka czarna. Mhm. Dobra, to zaraz to wymienię. Wiesz co, no tak, interwał świec z tego, co... No dobra, to to skasujemy. Mówi. Błąd świata, widzisz, stopu nie wyrzuciło. Mhm. Widziałeś? Mhm. No, czyli... świece. Słuchajcie, z prawej strony żarówka od stopu była jeszcze bardziej czarna niż ta z lewej. Powiem wam, że BM-ki są bardzo czułe właśnie na takie żarówki, które jeszcze świecą, ale już nie powinny. Od razu właśnie wyrzuca. No dobra, Kamil, wyjeżdżamy, robimy diagnostykę. I ten panel wymieniłeś, tak? Tak. On tu połamany rzeczywiście jest. Tylko tak jak mówiłem, on ma takie dziwne jazdy. No teraz jedzie. Chociaż był też podłączony prąd. Nie, no teraz chodzi. No. Kamil, to może było słabe napięcie. Tak. Zobacz, nie. No zobacz, wszystko, o, zobacz. Wszystko jeździ, jest no gitara. Gitara. Tutaj też chodzi w pełnym zakresie, no. To gitara. A ten nie chodzi, bo jest połamany, tak widzisz? Mm-hmm. No dobra, to rób diagnostykę i tyle. Dobra. Wiesz co, Kamil, to tak, sprawdźmy, czy wszystko zrobiliśmy. Mm-hmm. Olej w dyszce zrobiony, olej w X-Drive zrobiony, świece zrobione, wyciek płynu do spryskiwaczy zrobiony, panel fotela zrobiony, sprawdzenie kompresji zrobione. Słuchajcie, kompresja równiuteńka po 14 barów. Na każdym cylindrze, równiuteńko, naprawdę. W ogóle silniczek bardzo ładnie chodzi, nie? No, cichuteńko. Naprawdę. Lewy przód nad kole haczy, to zrobiłeś, tak? Tak, tak. Błąd świateł stopu wymieniliśmy już z nadwyżką, bo żaróweczki nie tylko od stopu, ale też od świateł pozycyjnych, bo były czarne, tak jak widzieliście, także... No to temat załatwiony. Diagnostyka, kasowanie błędów i lecimy, Kamil, na próbę i tyle.
A rzeczywiście hałasują te opony. O. No. A tak poza tym wszystko działa poprawnie. Także możemy podliczać i dzwonić do klienta. Nie mam uwag, słuchajcie. Także kończymy na dzisiaj dzień pracy. Wszystkie samochodziki ładnie pokończone, nic nie zostało na jutro. Sebuś składa Empowera. Także zobaczycie sobie, ale to będzie taki specjalny odcinek o tym Empowerze, także obserwujcie kanał. I tyle, do zobaczenia jutro. Poznajecie brykę? Zobaczcie, te rejestracje kojarzycie, nie? Wujek po godzinach wziął się za serwis swojego auta. No nadszedł ten czas. To powiedz wujek, co tutaj robisz, kurde. Grube tematy, słuchajcie. Serwis olejowy. Najgorsze jest to, że to przy swoim aucie jak się robi, to nie dość, że trzeba za części zapłacić, to jeszcze za robotę nikt nie płaci. Kuźwa, to jest dramat po prostu. Każdego mechanika. Ale nie, no prawda jest taka, że no, trzeba o auto zadbać, olej wymienić. No i teraz do świec się dobieram i do sterownika świec, także. Bo co, coś trochę kulawo odpala? Tak, tak. Jak podłączaliśmy pod komputer, tam chyba jedna czy dwie świece wyskoczyły. No tak. A żeby tutaj nie podchodzić 15 razy do tematu, wymieniam zestaw. I świece, i sterownik. No i słuszna decyzja. Łącznik elastyczny masz już ogarnięty. Dokładnie, łącznik elastyczny tam... wydechu, poduszki skrzyni. No, takie rzeczy. Także... Sprawdziłeś sobie teraz turbinkę i jest. Turbinka, bardzo... o dziwo, jest w stanie naprawdę idealnym. Także widać, że auto jest zadbane. No, ktoś po prostu dbał o samochód. No to dobrze. No i fajnie, i tak ma być. No, dobrze. Ja to szanuję. A ja nie mam uwag. Cześć wujo. Siema. Masz dzisiaj limo, czy nie? Nie, dzisiaj jestem ładny, uczesany, bez... No to elegancko. I co? Słuchaj, wiesz co, trzeba tak rozebrać, bo tutaj też będziemy termostaty wymieniać. Ale pamiętasz, że w tych starszych bywały inne termostaty. Mm-hmm, tak. Więc trzeba zdjąć, żebym no, zamówił to, co trzeba, nie? No dobra. I tyle. Jak tam w twoim aucie poszło? Elegancko. Urwało się coś? A jak? Jednak, kurde, tak trzeba. Ale ile? Jedna. Która? Pierwsza. Z reguły tak jest, zauważyłem, że najczęściej właśnie pierwsza, druga się rwie. Mhm. Ale nie jest to regułą, tak? No co, urwała się i trochę na to liczyłem, bo mam przynajmniej materiał do filmu. No to elegancko. No, także i powiem ci, że to nie był najłatwiejszy przypadek w moim własnym aucie. No, taki psikus, ale dałem radę. No. Ale wiesz, jak to jest. No. Oczywiście. Tak jest. No, jeszcze oczywiście. Po godzinach do domu się spieszysz. Dokładnie, to... jeszcze telefon, że kolacja stygnie. I teraz nie wiesz. Nie wiesz, jechać zjeść czy naprawić samochód. No dobra. Ale wszystko się udało, także fajnie. No. Ładnie wygląda ten silniczek w tym aucie. No ładnie. No. Kurde. No dobra, to działaj. Dobra. Robić kawkę sobie. Co tam wujek znalazłeś w kuchni, co? Jakiegoś patyczaka na kaloryferze się suszył. A to zwierzaki szefowej, chłopaku, kurde. A wiesz, że szefowa w dzieciństwie weszła do klatki z wilkami i wilki nic jej nie zrobiły? Bały się. Ojciec to mało zawału nie dostał, jak to zobaczył, nie? Tak. Ale znasz tą historię, jak pies ugryzł szefową i zdech? No, domyślam się, że najpierw dostał udar mózgu, a potem zdech. Także wiesz, to król lew. Dokładnie. I hiena. Dobra, wszystko zamówiłem tutaj do tego autka. Dobrze. No jak tam, Kamil? Serwisik? No. Na stanowisku Sebastiana, podoba ci się? No spoko jest. Tak? Nie, no tak naprawdę składam tutaj tą puchę i w sumie tyle, no. Aha. Widziałem, że tam przyjąłeś jakieś dwa samochody, tak? Tak. No jedna to V8 E38. Pan był w kilku serwisach, jest nierówna praca na wolnych obrotach i ja na zimno w ogóle ciężki. Często gaśnie samochód. Dopiero jak się rozgrzeje, to jakoś tam chodzi. No,
coś tam popatrzyliśmy, no wziąłem plaka oczywiście od razu, co psiuknąłem tam na z tyłu na ten separator oleju i od razu obroty w górę, wiesz. No tak. Także już znany temat. No niestety gaz jest, tak że będzie troszkę więcej roboty, no ale no dobrze, no, tyle. No dobrze. No i X tam widziałem, ale to po jakimś tam wjechaniu w zaspę, tak, żeby coś tam... Tak, coś tam zasłonął. Zresztą tutaj też była jedna rzecz zasłoną, możecie zobaczyć, jaka jest dziura. No ale to nic z tym, nie zrobimy. Po prostu osłona jest do wymiany. Słuchajcie, tutaj mały prezent przyszedł. Z kartką. Z życzeniami, Londyn. Zobaczcie. 14.01. Witam Panie Adamie, przesyłam mały prezent za pomoc w realizowaniu marzenia o wypasionej trójce. Pan od kabrioleta, słuchajcie, czerwonego. Tak jak przy wigilijnym stole dla Pawła klasyk na BBS-ie, a dla Pana M1. Jeśli ktoś inny jeszcze robił coś przy samochodzie, proszę dać znać. Bo Seba jak na razie to tylko się opierał. A, Seba jak na razie się tylko opierał, lol. Jak to zawsze jest coś do zrobienia przy bryce, lusterko dla Pawła do ogarnięcia. Dobra, patrzymy co tam przyszło. Coś na BBS-ie, słuchajcie. O kurde, zobaczymy. O kurde, i jest coś do zrobienia, słuchajcie, jest rzeczywiście. Zobaczcie jaka bryka. Alpina na BBS-ie, słuchajcie. No i do ogarnięcia lusterko. No kurde. Pawła nie ma, bo jest chory. Jak wróci, to przekażemy. Dobra, czyli brykę chowamy. Lusterko do ogarnięcia też. No i zobaczymy teraz, co tutaj mamy. M1. Do kolekcji, słuchajcie. O kurde. Wyścigówka. O kurde, dobra, trzeba ją odkręcić. To jak odkręcę, to pokażę. Dobra. Tak, trzeba ją odkręcić, zobaczcie. Empower. Tu jeszcze na karteczce oczywiście pozdrowienia dla szefowej. Pozdrowienia przekazane. Dziękujemy bardzo. No i jesteśmy w kontakcie. Ale bryka, słuchajcie. Niki Lauda, legendarny kierowca. Świętej pamięci. Nie no, prezencik, słuchajcie, sztos. Ale bym się takim karnął na Nürburgringu, na Nordschleife. Na jakim etapie, Kamiś? Udało ci się zamontować? Się, widzicie, no. Elegancki. Tak musi być. Do następnej przygody, no. No dobra, to słuchaj, to lecimy w takim razie lampkiem na próbę. Chodź, może byś go uruchomił, bo tutaj był alternator wymieniony, byśmy podłączyli urządzonko. O, jest urządzonko i sprawdzimy ładowanie. Poczekaj chwilkę. Ja już podłączę, nie? I później opowiemy dalej, co tutaj robiliśmy. Czyli tak, śruby jak w BMW. No dobra, Kamil, lecimy. Późno wejść, słuchajcie, bo po prostu poprzedni alternator słabo ładował, być może troszeczkę akumulator już dostał, dlatego tak późno się wzbudził. Dobra, lecimy na próbę i opowiem wam, co tutaj było robione. No dobra. Słuchajcie, tutaj wymieniliśmy regulator ciśnienia paliwa na listwie, bo wywalało błąd i samochód wchodził w tryb awaryjny. Ponadto wymieniliśmy też termostaty, bo samochód się nie dogrzewał, więc jedziemy teraz na próbę. No i zobaczymy sobie, czy się dogrzewa. Dobra, cofniemy, bo tam jeszcze samochód jakiś, kurde, no po prostu
Dobra, niech wjedzie ten samochód. Jezu, jak to wszystko, wszystko trzeszczy, no. Nie? Pan oczywiście przywiózł tutaj używany ten regulator ciśnienia paliwa, no ale niestety musieliśmy założyć nowy. On ma jakieś takie pukanie, wiesz Kamil, aha, słyszysz? Bo wiem, panu też chodziło o to pukanie. Tak. No nic, zobaczymy. Zobaczymy, czy się będzie dogrzewał, nie? Mhm. O Jezu. Waży chyba, nie wiem, ze 3 tony z tego, co pamiętam. No dobra, wracamy z naszej traski testowej. Temperaturka podniosła się, trzyma elegancko. Pan mówił, że właśnie on nie chce trzymać tej temperatury, ale silnik pracuje normalnie, nie wiem, jakoś tak przez chwilę jakoś dziwnie pracował. No i chcę wam powiedzieć, że jedziemy, no, można powiedzieć 90 na godzinę i ja muszę krzyczeć. W X-ie można rozmawiać normalnie, nie? Mhm. Tak, Kamil? No pewnie. Stałeś się fanem? Nie. Ja też nie. Może jakbym gdzieś mieszkał, kurde, nie wiem, w lesie, to może tak. Rzeczywiście ten samochód się sprawdza, ale tak, żeby, to nie wiem. Oczywiście nie obrażając nikogo, no po prostu i tyle, no. Dla mnie to, ja jednak wolę szybkie, małe, raczej małe nie, po prostu tak sportowe auto lubię, o i tyle. Silnik pracuje normalnie, nie? Nie ma tego, nie wiem, jakoś tak dziwnie spalanie było, co Kamil? No nie wiem, szczerze. Może trzeba było się przejechać, no. Może tak. Przycisnąć trochę i tak dalej. Nie dymi, nie kopci. Ładowanie jest. Puścimy mu jeszcze test. Oczywiście naszymi testerami tu żadnej diagnostyki nie byliśmy w stanie zrobić, ale pan zostawił jakiś swój taki tester. To sobie zobaczycie. Podłączymy, zobaczymy, czy coś tutaj wychodzi, czy nie. I już. Tyle. Także wracamy do warsztatu. Zrobiłeś? A to no coś jest takiego. Takie złące, tak. Sprawdzasz, tak? Czy to. Brak błędu. No i tyle, no. Także tak. Dieselek pracuje dobrze, wiesz. To tam właśnie jakaś poduszka czy coś może być, no ale to nic. Swoje zrobiliśmy. I tyle. Także kończymy dzisiaj dzień pracy. Na jutro ci wstawię jeszcze siódemeczkę. Oj, na spokojnie, nie? Zobaczymy tak jeszcze już. Dobra, widzimy się jutro. Dzień dobry, dzień dobry. Widzę chłopaki już w robocie. Dwóch głównych mechaników w robocie. Zobaczcie, kurna. Co oni robią? No sprzątają stanowiska. Nie ma opierdzielania się. O kurde. Sebus siedzi, świstak skręca. Myślę, co tu dalej zrobić. No. Ale żeście... Dali czadów, krótkie rękaweczki. Widzisz, tak robota idzie, że się chłopaki grzeją. Dobra, trzeba zadzwonić chyba po tego. No Falba jest tam, czy jak przyjedzie, to nie Falkę mam na szybkowanie. A, czyli tu od razu będzie detailing. Dobrze. Mam tutaj parkiet, wycyklinuję, wymaluję. No. Chcę być tu poblokowane te. No co, no? Potem będziemy na łączach spadły. Tak jest. A tu wujek ślusarz. Ulubiona robota, zobaczcie. Przewody hamulcowe. Na patencie będzie tu odkręcał. No tak to jest. Przewody stalowe. Powiem ci, te blaszki mamy nowe. Przewody stalowe ulubione każdego mechanika. Tak. Kami, tu dla ciebie wszystkie uszczeleczki. Dobra. Proszę bardzo. Kami się właśnie wziął za swoją ulubioną robotę, którą robił. No właśnie niedawno można powiedzieć. Tygodniu nawet. Tak jest. Tylko tym razem jest trochę inaczej. Wersja na linkach i
i na silniczku krokowym, czyli V8 bez Vanos. Tak. No niestety kolejny raz w gazie. No, także tylko nie wdychaj tego gazu. Tak. Nie, akurat tutaj podobno jest odłączony już, nie wiem, od 2 tygodni. A, czyli pan chyba nie jeździ w ogóle. Tak, no bo wiadomo, nie. No ledwo dojechał do nas pan. No tak jak Kamil mówił, sprawdziliśmy plakiem. Jakieś tam znaleźliśmy nieszczelności. A w poprzednim warsztacie pan zostawił 2000 zł i tak naprawdę silnik jak chodził, tak chodzi. No. I tyle. Słuchajcie, a ja mam do diagnostyki E60 silnikiem M47. Samochód miał 2 razy wymienianą turbę, sprężarkę, ponieważ nie ma mocy. No i po wymianie 2-krotnie tej sprężarki, turbosprężarki, auto nadal nie ma mocy, więc robię diagnostykę. No i zaraz zobaczymy, co tu nam wyszło. No. Także tak, zaraz zobaczymy. No co, świece żarowe 4 sztuki. Coś z recyrkulacją EGR-u. No za małe doładowanie. Zapchany filtr paliwa. Problem z DPF-em. No słuchajcie, kurde. Szczerze? Tu nic nie wygląda na to, żeby był problem z turbosprężarką po prostu. Jak nie ma gdzie wydalić tych spalin, no to turbosprężarka nie będzie działać. No i nie tędy droga. Trzeba znaleźć, dlaczego auto nie jeździ. Zaraz się tym właśnie zajmę. Tak, za wam. Witam. Ja dzwonię w sprawie autka. Wie pan co, bo tutaj tak naprawdę to jest dość sporo rzeczy. I tak naprawdę bez tego to ja i tak ruszyć nie mogę. Bo powiem panu tak. Jest tak. Zapchany filtr paliwa, to jest pierwsza sprawa. Taki jest błąd. Czujnik ciśnienia DPF-u stoi w miejscu, więc tam może być u pana też przytkany DPF, jeśli jest, chyba że jest wycięty. Aha, nie, jest. Jest, no to jest to. No termostaty tak naprawdę są do wymiany, bo on trzyma po prostu 50 stopni temperaturę. No. Tak, i już dalej nie chce, po prostu... Tak, no, i też, żeby w ogóle DPF się dopalał, to muszą termostaty być sprawne. Jeśli są niesprawne, to nie będzie się dopalał. I tak samo ten filtr paliwa. Jeżeli występuje błąd paliwa, tego zapchanego, to też będzie problem z dopalaniem. To jest to. I tak, czujnik ciśnienia do ładowania turbosprężarki przekłamuje. On pokazuje 500 hektopaskali, a powinien pokazywać około 1000 hektopaskali, bo on mierzy po prostu ciśnienie atmosferyczne. Jeżeli on przekłamuje, to on też nie będzie odpowiednio sterował turbiną. No. Okej, czyli to jest jakby podpunkt do mocy. Tak, do mocy, tak. No ja powiem tak, ja i tak muszę te wszystkie rzeczy zrobić, żeby w ogóle ten samochód wiedzieć, czy trzeba go dopalić i, no, i tak dalej, no kurde. To znaczy ja uważam, że jeżeli chodzi o DPF-a, żeby go przyczyścić, to najlepiej go dać po prostu na czyszczenie. Nie, no akurat, znaczy ja panu powiem tak, no to nie wiem, my akurat mamy taką technikę, że jak te wszystkie rzeczy są sprawne, to my wsiadamy w samochód z komputerem i robimy po prostu, jedziemy też, zobaczymy jak bardzo jest zapchany, bo ten czujnik ciśnienia DPF-u stoi w miejscu na 55 chyba milibar, a tak naprawdę on na wolnych obrotach ma dopuszczalne 35 milibar, więc on i tak jest poza skalą, ale jak założymy nowy czujnik ciśnienia do ładowania, to dopiero wtedy będziemy wiedzieć, jaki jest, jak faktycznie jest zapchany ten DPF. No. No tak, żeby w ogóle zacząć... Także to te wszystkie rzeczy, no, no i oczywiście nie działa system podgrzewania świec, jest błąd 4 świec i tak naprawdę teraz trzeba sprawdzić, czy to wina świec, czy sterownika, no, świec. Także tego jeszcze nie sprawdzałem, bo muszę zdjąć kolektor z sący po prostu, także tak. Okej, panie Adamie, to jak robimy? Czy ja to muszę was zakreślać? Nie, ja te wszystkie rzeczy tak naprawdę już zamówiłem. Czujnik nawet ciśnienia do ładowania to mam na miejscu. Tylko dzwonię po prostu, żeby pan wiedział, jak to wszystko wygląda. I ja bez tych rzeczy i tak dalej nie mogę ruszyć, więc... Tak, w pierwszej kolejności ja bym zrobił tak, filtr paliwa, czujnik ciśnienia DPF-u, termostaty i czujnik ciśnienia do ładowania, bo ja mogę przynajmniej zacząć diagnostykę, bo jeśli chodzi o świece i sterownik, to można zrobić w późniejszym etapie, ale najważniejsze jest dla mnie, żeby sprawdzić tą moc, tak? Bo to tak, no.
I tyle. Okay, także ktoś bez sensu tą turbinę prawdopodobnie regenerował, no. Także tak. To no. Znaczy ona tak, od nowości, znaczy od nowości, od zakupu ona była... Moment, chwilę, proszę poczekać. Ania, idź powiedz wujkowi, żeby wpiął kostkę panu od tego, od wentylatorów. No, dobra, już jestem. Okej, okay. No jeżeli chodzi o turbosprężarkę, to ona była do regeneracji, bo już takim była stanie, że się już nie nadawała. No tak. Więc łopatki już tam były popalone, więc to po prostu już kwalifikowało się. Mm-hmm. No ale było dwa razy, żeby sprawdzić, czy tam no, wszystko jest okej zrobione. No niby wszystko okej, a auto dalej nie idzie, więc no to jak pan mówi, no trzeba wykluczyć na razie te rzeczy, które no jednak są ważne, żeby w ogóle... No tak, bo jeżeli będzie DPF przytkany, to też będzie. I też turbina może się zepsuć od DPF-a. No dobra, nie ma co gdybać. Wie wszystko, pan wszystko wie, więc ja sobie te części już wysłałem, one przyjdą, wymienię i będę informował pana na bieżąco. No. Okej, okay, a ja mógłbym prosić o maila, jeżeli chodzi o te sprawy, no te podpunktowe, jeżeli chodzi. A pan pisał do nas maila, czy cokolwiek, nie? Nie, jedynie dzwoniłem, więc ja bym mógł podać maila. To już, dobra, to już ja sobie wszystko, chwilę, już wpisuję. Dobrze, na spokojnie. Halo? Dzień dobry. Witam panie Adamie, no i co tam? No mam bardzo dobrą wiadomość, udało się to naprawić bez kupowania nowych części. No co też pan mój, pan to jest mistrzem, po prostu mistrzem. Pani Krysiu, wie pani co, po prostu, żeby to naprawić tak jak trzeba, to musielibyśmy jednak zderzak wymienić, tam ktoś dobrze pani powiedział. I dlatego myśmy rozebrali to wszystko tam od tyłu i no zamontowaliśmy tak, że jest bardzo fajnie. No. I cudownie, jest pan okay. Cudowny. Ale mogę jutro przyjechać. Zapraszamy. Dobra, super. Dobra. To tyle. Dzięki. Do zobaczenia. O kurde, zobaczcie, wygryzłem sepcia. Sebek ma robotę siedzącą, a ja zapierdzielam, no. Czasem trzeba popracować. Czyli można powiedzieć awans. Awansowałem. Na tym siedząc. A ja za karę. Tutaj szefowa dała mi karę. Mówi, też masz prezes zapierdzielać. Kara musi być. Nareszcie każdy jest na swoim miejscu. Tak trzymaj. No i elegancko, słuchajcie. Pracuj, bo nie zapłacę. No ja ci kurde nie zapłacę. Tutaj u Kamila chwila prawdy, słuchajcie. M60, prawdziwy motor. Błędy skasowane. Także odpalamy, tak, Kamil? No jeszcze chwilkę. A, dobra. W międzyczasie przyjechała auto Laweta, słuchajcie, po 2000 CSA. Auto jedzie na umówioną wizytę u tapicera. Witamy, Misia. Witamy, cześć. Odzwonię do ciebie, dobrze? Za chwileczkę. Cześć. Także CSik jedzie do tapicera, słuchajcie, no niestety wizyta umówiona, więc jedzie, później wróci do nas na dokończenie. Co, Jamek, tam? Zaszczepiłeś się w końcu, czy nie? Nie. Ja wypiłem szczepionkę. Nie dostałeś takich płynów? A to chyba Lugola, czy jak? 50 ml. Zobaczymy, jutro może co piątek, to może się tam coś zaszczepić. Idę gdzieś. Się. Ojku. Gotowy, tak? Tak, możemy. No to palimy. Zobaczymy. Błędy skasowane. Może chwilę pokręcić, bo... No paliwo, nie? No proszę pana! No proszę pana! Bo ci jest niewidzą na zimno, to nawet gaz. Dopiero jak się nagrzał, to... No zobacz, jak chodzi, nie? Możemy spróbować plakiem, bo jeszcze nie masz plaka. Tam jest na tamtej półce. Nie, to jest piasek. Nie no, ale silnik chodzi bajka. Także temat załatwiony, słuchajcie, kolejny raz okazały się uszczelki. No tu jeszcze ten separator z tyłu był uszkodzony.
Na szczęście oryginalny BMW kosztuje 175 zł netto, więc nie jest to duży wydatek. Zaraz sprawdzimy tu zawieszenie i dzwonię do klienta. Powiedzieć, że operacja się udała, jeśli chodzi o silnik. Halo? Dzień dobry, Adam Kunt się kłania. Dzień dobry, witam. No chciałem poinformować, że silniczek chodzi jak pszczółeczka. O ja. Super. No mówiłem panu, no. Niesamowite. Ale odpala też na zimnym? No pff, bez problemu, no. Kurczę. Tam jeszcze linki jeszcze podciągnęli po chamsku, żeby jakoś ten samochód chodził. No. Także wszystko jest wyregulowane i wszystko chodzi idealnie. No, odpalił, odstrzała, działa, wszystko jest okej. Okay. No to ja nie wiem po prostu, ja nie wiem. No dobra. Co się dzieje w tym ten zabieg 1520 zł kosztował. A zabieg teraz odnośnie tak, dwa wahacze dolne są do wymiany z przodu. Jeden wahacz tylny z tyłu. Czyli sporo. No i będzie geometria do zrobienia, no i akurat te wahacze wyjdą drożej niż ten zabieg z silnikiem, bo 1730 zł. Więc jakby pan chciał to wszystko zrobić, to by było 3250 i prawdopodobnie na jutro samochód byłby gotowy. A oprócz tego coś jeszcze, tak żeby, tak co pan zauważył, jeszcze na przykład w przyszłości, czy... No na przyszłościowo będą amortyzatory przednie do zrobienia. Ale można je na razie sobie darować, więc no po prostu tak. A hamulce? Tak. No nie zwracałem uwagi, bo pan tam o zawieszeniu mówi, więc ja na hamulce nie patrzyłem, ale mogę zerknąć, no. Jakby proszę coś. Spojrzeć jeszcze. Dobra, robimy te wahacze. Dobra. Czyli 3250 mamy na razie, to zróbmy to, a później w następnej kiedyś kolejności, może za miesiąc, bo nie wyrobię finansowo. To ja jeszcze zerknę na te hamulce i wtedy jak coś, to jeszcze popatrzę tam, co tam będzie trzeba. Zrobię taką najwyżej checklistę na przyszłość, nie? Czyli w przyszłości jeszcze tak, amorki do zrobienia przód. Tak. I ewentualnie co pan jeszcze znajdzie. Tak jest, dokładnie. A może pan jeszcze zobaczyć, bo nie wiem o co chodzi, ale on nieraz nie otwiera mi drzwi z pilota. No to może to być otwiera, wina pilota. Otwiera. To może być wina pilota, ale to ja pana skieruję do człowieka, co naprawia te kluczyki. A i jeszcze takie coś jest, że chyba ktoś kiedyś zlutował lusterka, połączył z zamykaniem drzwi od wewnątrz i teraz jest tak, że jak chcę zamknąć drzwi od wewnątrz, czyli zamknąć w samym samochodzie, to automatycznie składają mi się przednie lusterka. Miałem tak raz, jechałem samochodem i coś tam wcisnąłem chyba to zamykanie i mi się lusterka złożyły, później nie mogłem ich rozłożyć, więc... Dobra, zerknę. Zerknę na to. No. Jeśli byłaby taka opcja, to po prostu, żeby one w ogóle się nie... One nie muszą mi się składać. No tak, ja rozumiem. Nie potrzebuję tego w ogóle. Niech będą zawsze w tym samym miejscu, nie muszą być składane. Tak? Dobra. Okej. Okay. Czyli... Dam znać. Zobaczymy się już na jutro, czy pan da znać? Dam znać, ja te części już zamówiłem, zobaczymy. Jak przyjdą, to wjedziemy i będziemy działać. No, dobra. Super, najlepsze, że działa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. To człowiek, odpalamy, tak? Palimy. Dobra, pokasowałem błędy, dobra, to dobra. Start. Nie chwilę pochodzi, ale jest równiutko chodzi. Sprawdzam błędy. Dobra. Petarda, zobacz. Ma jakieś delikatne, ale to wiesz, że trzeba wszystkie wtryski wymienić. I on musi jeszcze pojeździć, bo tak naprawdę nie było testowane auto, nie? No. Dobra, to zostawiamy, ja tylko zadzwoniem powiedzieć, że udało się, że dostał nam do poskładania tak naprawdę, nie? Tak. Do poskładania. Kurwa. Nie wiem, czy się udaje, Partaj pan, kurwa. A widziałeś, odpalił po tym kompresorze. No, nie widziałem. Nie? O, szefowa, proszę cię bardzo. Pokaż wujek, jak tam dojść do tego przewodu, nie? Nie, no tu, o, to tu dosłownie. A, widzisz, tu jest pęknięcie. No to nie, to ja mam, wiesz co, ja mam taką taśmę. Wiesz jaką? Taką taśmę na gorąco. A, o, no to tak. Halo? No, dzień dobry. Witam.
No chciałem zameldować, że silniczek chodzi elegancko. O, bardzo miła niespodzianka. No. Tutaj ktoś walczył z tymi elektrozaworami też, bo i sitka nawet pozdejmowane są. Kurwa, no. No. Ale chodzi, jest, nie ma błędów, chodzi równiutko. Jeszcze tam został nam do poskładania tak naprawdę i jeszcze musimy jeden przewodzik uszczelnić, bo jest pęknięty od wspomagania, ale tam damy radę go zreanimować, powiem tak, no. Także, także tak. Dam znać, bo nie wiem, muszę zobaczyć, jak my jutro z robotą stoimy, czy jutro damy radę go tu podokańczać, czy nie, ale w każdym razie to już taką, z taką informacją dzwonię, nie? Super. No, tak, także tak. No dobra, to tyle, w kontakcie. No. W kontakcie. No, dzięki, dzięki. I gitara, wujek, no, zobaczymy, co tam na jutro tu jeszcze jest. Jest. Tak, ale tu jeszcze jest to, tam wiaderko śrubek jeszcze ale jest. Ale to ja mówiłem, no, że jest do poskładania, tu jest jeszcze pół dnia roboty tak naprawdę, no, ale najważniejsze jest zrobione, no. Działa. Działa, no. I udało się, słuchajcie, po fachmanach. No tak to jest, trochę na używkach, trochę na ten, kurde, taka robota, powiem wam, po majstrowemu, no. I tyle, także. Następne, reklamacje do ACO. Dokładnie. Dobra. Wiek to ostatnio robi różne samochody. Z tym samochodem jak to nie, nie szalał. Nie jak... Tylko Mini. Jak nie Land Rover, to Mini. Pytaliście o silniki PSA. My naprawiamy silniki PSA. Zdarzało się już naprawiać Citroena i Peugeota, ale nie zapraszamy nikogo. Nie. Znaczy, nie jesteśmy z tego dumni nawet. No ale wiesz, jeżeli ktoś Citroenem jeździ do kogoś, kto ogarnia Citroeny i oni nie potrafią ogarnąć silnika, to szuka kogoś, kto naprawia Mini, no po prostu. Dokładnie, dokładnie. No czasami tak gdzieś tam robiliśmy tego typu samochody, ale nie. No. Nie robimy. Pamiętam bardzo dobrze. Nie chce nam się doktoryzować z pewnych rzeczy i uczyć nowości. Tak jest. I co tu, Kamil, się dzieje? Znaczy, no, był serwis olejowy, tak, hamulce z tyłu, tarcze klocki. No już zakładałem koło, ale tak spojrzałem i rotacja była w drugą stronę z tyłu, czyli były zamienione opony. Spojrzałem z przodu, to samo. Więc no tutaj skonsultowałem się z prezesem, no i zamieniamy to, no bo no jak to tak? No tak. Znaczy zobaczyć bieżnik jest właśnie tak... Kierunkowy. Tak. No dobrze, Kamil, to co? Będziesz chciał klocki, czy może tego upgrade'ika byś machnął raz, dwa? Mogę. Ja bym był za tym upgrade'ikiem, okay, żeby mógł przetestować samochód, nie? Bo to już na test mogę sam pojechać. No, będzie już do przodu. To byś to machnął i będzie do przodu, nie? Słuchajcie, tutaj taki samochód robiliśmy, zresztą tam wcześniej było, z klientem rozmawiałem, co dwa razy turbosprężarkę wymienili. Udało nam się dopalić DPF-a. Wszystkie parametry pracują, tam jeszcze wymieniliśmy elektrozawór EGR-u. No i auto jeździ lepiej, ale mamy, kurczę, podejrzenie, że tam coś się mogło po prostu no z mapą stać, także zrobimy aktualizację oprogramowania i zobaczymy, jak po tej aktualizacji samochodzik będzie jeździł, nie? No, raz pamiętam, mieliśmy taką sytuację, że po aktualizacji w ogóle zaczął pokazywać inne wartości na właśnie czujniku ciśnienia. No i zaczął prawidłowo jeździć. No, było tak już raz. No także, a ciekawe kiedy to było robione, a tym bardziej, że tam nie działały czujniki. I często no, czujniki. Zdarza się, że czujniki przez właśnie to się no, pieprzy soft. No tak, dokładnie. Dwa razy turbina, więc no. Tak, wszystko tam jest sprawne. No dobra. Dzień dobry, Adam Kunt się kłania. No witam. No powiem tak, udało nam się polikwidować te wszystkie jakieś tam problemy, łącznie z tym, że udało się DPF dopalić i on jest w pełni sprawny. Auto jeździ lepiej, ale według mojej oceny powinien lepiej jeździć. I podjęliśmy próbę aktualizacji oprogramowania w sterowniku silnika. Niestety nie powiodła się, bo blokuje nas, jest taka informacja, że nie może odczytać danych i więc tego nie możemy zrobić. I według mojej oceny może być coś ze sterownikiem silnika.
On już lepiej jedzie, bo już po prostu od 1.6 tam ładuje, ale według mojej oceny on w pełnym zakresie nie jeździ tak, jak powinien. To znaczy ja powiem tak, po tej naprawie z chęcią bym się przejechał na hamownię czysto orientacyjnie. No, no tak, żeby przynajmniej wiedzieć, czy jest jakaś poprawa, bo powiem panu tak, on odczytuje teraz wszystkie dane. Odczytuje ciśnienie do ładowania, odczytuje ciśnienie spalin w DPF-ie, też ogrzewanie działa, temperaturę, wszystko ma w super stanie, to wszystko działa, też nie wyrzuca nam żadnych błędów. A, jeszcze tam doszedł elektrozawór EGR-u, jeszcze wymieniliśmy. Tak. Okej, okay. A odczytał pan maila, na którego odpowiedziałem, czy nie? O Jezu, nie, kurde, wie pan co, ja też na urlop właśnie idę i mam mega dużo po prostu rzeczy na głowie. Okej, po prostu chodziło mi o tak stricte informacyjne tam rzeczy, ponieważ zastanawiam się, czy na przykład w tym aucie nie chodzi ciężko kierownica, czy jest to po prostu tak normalne. I z tyłu w akumulatorze są, no jest jakaś chyba prowizorka zrobiona, uważam, że to są po prostu... Raczej jest na pewno, bo jest błąd od klemy inteligentnej. Miałeś na karcie, Tak. I właśnie zastanawiałem się, czy znaczy tam no nie jest jakaś prowizorka, żeby ona nie zaszkodziła czemuś, tak? Czy to trzeba byłoby tak poprawić teoretycznie. Dobra, to ja jeszcze na to zobaczę. I tak, jednej rzeczy nie jestem w stanie panu naprawić, ale to jest siła wyższa. Chodzi to podgrzewanie świec. Bo tak naprawdę są do wymiany i świece, i sterownik świec, ale nie ma nigdzie sterowników świec, nawet jakichś słabych zamienników i w oryginale nawet nie ma, no. Jest jakiś problem. Okej, czyli muszę po prostu z demontażu najlepiej. Dokładnie. I na razie ja tego nawet nie ruszałem, bo ja nawet jak świece panu wymienię, to i tak to i tak nie będzie działać, no. I tyle. No na szczęście pogoda ma już być lepsza, także tak, nie? No tak, tak. To znaczy tak, no ja to sobie na dniach mogę go poszukać i załatwię sobie, więc wrócilibyśmy może jakimś innym terminem dokładnie. Do nich. No i co, no jeżeli jest już lepiej, to fajnie. No jest lepiej, bo on tak naprawdę jak się wciskało gaz, to on... Ja w ogóle miałem takie sytuacje, że nawet jak wcisnąłem na światłach gaz do oporu, to on w pełnym zakresie nawet jechał słabo. Także to było tak, że dostał strzał przy tych 2,5 i tak dalej, a teraz już dużo wcześniej po prostu on już idzie lepiej niż szedł, ale i tak według mojej oceny on i tak nie jeździ tak jak trzeba, no. I chciałem zrobić tą aktualizację oprogramowania, bo bardzo często się zdarza zresztą, że coś się tam pofiksuje i taka aktualizacja pomaga, a jeżeli nawet by nie pomogła, to nawet czasami wskazuje po aktualizacji, co jeszcze jest do naprawy, no po prostu. No, no tak, bo w poprzednim serwisie miałem jeszcze wgrywaną oryginalną mapę, no bo wiadomo, mógł ktoś pogrzebać wcześniej, nie wiadomo, no ale to też nic nie pomogło. No ale, no tak, ale teraz pytanie właśnie, jak oni to zrobili, bo ja nawet nie mogę teraz nic z tym sterownikiem zrobić, no bo tam mnie blokuje w tym sterowniku po prostu coś. Okej, ale to wychodzi na to, że po prostu nowy sterownik będzie potrzeba załatwić. Nie, ja pana skieruję, mam dwie osoby, które się tym zajmują, więc stricte i na pewno panu pomogą. W każdym razie na chwilę obecną nawet warto właśnie, tak jak pan mówi, podjechać na hamownię i zobaczyć, czy będzie poprawa, nie? Czy będzie różnica, no i tyle. No. Ja z mojej strony nic więcej nie jestem w stanie panu tutaj zrobić, no powiem tak. No tak, wiadomo, wszystko krokami, bo wiadomo, ta moc, no te 30 koni to jest spora utrata. To jest bardzo dużo, nie? A jeżeli ja dzięki tym wszystkim zabiegom, co zrobiliśmy i zyskał pan z 20 koni, ale też nie wiem ile, czy tam 15 na przykład, no trudno jest mi nawet ocenić, ale ja nim, naprawdę, ja tutaj 2 dni nim pojeździłem, bo jeszcze wczoraj próbowaliśmy i DPF i coś tam i wczoraj nam nie chciało pójść, a dzisiaj nam wszystko ładnie poszło, zrobiliśmy traskę 60 km, DPF się wyczyścił i jak już wracaliśmy z wyczyszczonym DPF-em, no to on nie ma takich zachwian, bo on też miał tak, że jak mu się wciskało gaz, to on raz jechał lepiej, raz gorzej, tak jakby to dziwnie się zachowywało. No. Tak, on miał takie długie myślenie, bo tak. Obroty są, on nie chce iść. Tak, a teraz on idzie płynnie, ale według mojej oceny to jeszcze to nie jest to, co ten silnik powinien po prostu jeździć. No. No dobra,
czyli jak mi pan... Nawet przepływomierz podmieniliśmy wczoraj na nowy, żeby sprawdzić, nie? I przepływomierz jest, bo czas, bo tutaj też czasem, tutaj nie ma podglądu masy powietrza w tym sterowniku po prostu. I taką metodą prób i błędów coś tam podmienialiśmy i to nic nie dało, ale te rzeczy, które były ewidentnie uszkodzone, no to działają w tej chwili. Także to też jest bardzo, bardzo ważne, nawet do zbudowania mapy na hamowni, nie? Tak, no. Znaczy, mamy się odbudowywać. To znaczy tak, no ta strata nie jest tam jakaś tragiczna, to znaczy da się jeździć, ale mi też zależy... No ale to nie jest to, to nie jest to, no. Tak, żeby uzyskać te seryjne, to co powinno być, no jeszcze myślałem o podkręceniu, tak? Tak. Ale no podkręcić jak nie ma w ogóle jeszcze mocy. No z czego, tak, jak... dokładnie, nie? Dobra, ja zerknę jeszcze tam, co z tą elektryką i jak coś, to podeślę SMS-ka, ile tam to wszystko wyszło, bo jeszcze też użyłem chemii do tego DPF-a, żeby to po prostu lepiej poszło, tak, że wszystko dobra, się udało. Jakąś pułkankę, może dodatek do paliwa, to jest sens dodawać do tego... Znaczy ja właśnie dolałem dodatek do paliwa taki do DPF-u, także to już wystarczy, no. No. Dobra, czyli na dzisiaj możemy się umówić. Tak, ja idę od razu sprawdzić tą elektrykę, jak coś to poprawię i panu SMS-ka czy albo maila wyślę, to już tam jakkolwiek, nie? Dobra, super. Dziękuję bardzo. Cześć Sebuś. Siema. Siema, co tam działasz? A, przewodziki, tak? Tak, jeden już gotowy. W oplocie z tamtej strony, tak? Tak. O, zobaczcie sobie, jaki ładny przewodzik niebieski. No i tutaj jeszcze, słuchajcie, te amortyzatory. Słuchaj, Sebastian, rozmawiałem już z właścicielem, także ten... Zgodził się, robimy. Zamówiłem Bilsteiny, bo niestety tutaj jest, wiesz, M-Technik, a Zaks nie robi jako zamiennik. Aha. Także tak. No ale tutaj widzę, że spoko. A, odboje też zamówiłem, wiesz? Nie, bo one, wiesz, jak są mocowane, tak u góry i w środku. Patrz, a jest odbój. Ale to trzeba wymienić, nie? Wiem, pamiętam. I tyle, dobra. A wujek co? Wujek tutaj kolektorki widzę. O kurde, zdjąłeś. Kolektorki, tak, musiałem. I bo... były nieszczelne? Znaczy tu nie chodziło tyle o nieszczelność, co te takie... A, brak tej osłonki termicznej. To sobie luzem latało, wiesz, dzwoniło. A, i no tak, dobra. No dobra, to dobra. To sobie działa. No, przy okazji będą tutaj nowe śruby. Bo a, i ten dławik, który był pęknięty, tak? Zobaczcie, tutaj taki dławik pęknięty. To jest stal nierdzewna, można by się pokusić i to pospawać, ale to raczej by pękło. Także mamy tutaj z BMW kupiony nowy, on nie jest drogi, więc lepiej wymienić na nowy, słuchajcie. Co tam, Kamil, działasz? No tu uzupełniam ten olej, co mówiłem. Tu była pęknięta pokrywa zaworów. Robiliśmy też, wymienialiśmy separator oleju i przewód Vanosa tu. No i jest po naprawach, spojrzałem na bagnecie, no bo po wyciekach zawsze warto sprawdzić i było pusto totalnie. Teraz wlałem już 3 litry ogółem. Możemy... Ale to leciało, taki mógł być wyciek z tego znaczy, wiesz pokrywy? Co? Bo wyciek z pokrywy był jeszcze mimo pęknięcia, bo pęknięcie w ogóle było, tu były dwa pęknięcia. Tu, w tym miejscu? Tak, to wyglądało jak zewnętrzne uderzenie. Aha. No jeszcze mogła być opcja, że z rozrządu, nie, czy coś, ale generalnie samochód ładnie chodził i tak dalej. Po zdjęciu pokrywy, no w porządku jest ten rozrząd, więc to wyglądało jak jakieś uderzenie z zewnątrz. Aha, nie wiem, prostu. O co chodzi. No, a wyciek jeszcze był tam pod koniec, to swoją drogą. A, nie? Pewnie, to pewnie wyciek. I tak była pokrywa wygięta, no. Jak z tym. No. A wiesz, no to był wyciek, a ja też nie wiem, czy może i pobierać olej, silnik ogólnie, tak. Nie? To... No dobra, czyli wlałeś już? 3 litry. 3 litry wlałeś, tak? No to jeszcze z pół litra, czyli 3,5 litra brakowało, kurczę. No. No dobra, to jak to ogarniesz, to jeszcze jazda testowa, tak? Bo jakieś tak, drgania jeszcze są. Tak. Dobra. To tamtym mogę jechać na próbę, tak? Tak. A tutaj co, Kamil, robisz? Znaczy, wiesz co, no patrzę, no bo tu była taka akcja, że... panowie zalali paliwo 9.8 i samochód prychał, gasł, nierówno chodził, coś tam, ale potem zalali 9.5 i auto odzyskało moc, normalnie pracuje, przyjechało do nas, ładnie pracuje. No i tak sobie patrzę pod tym kątem, no patrzę, że tutaj ta guma taka troszkę już zmęczona, tu,
No ale dobra, i tam co, masz jeszcze listę jakąś, tak? Tak, całą? Patrzę sobie tą gumę, że tutaj opaski są tam. Ale to akurat nie ma wpływu. Tak, no ale dokręcić można, nie? Podokręca i tyle. I tak. Co tam z listy masz do zrobienia? Boczek, tak? Boczek, tak, jest oderwany. Zrobimy na takie spinki po prostu, bo spinki od spodu też nie trzymają. Jak to złapiemy, to oderwanie już nie będzie takie dokuczające. No i z tego co wiem, tam czek się zapala od płynu chodzącego, tak Kamil? To tak. Wiesz co, bo widzę, że tutaj jest, wiesz co, rozbierz tą wtyczkę, pod problem, wiesz? Mhm. I tyle, i to powinno wrócić do normy. No. Dobra. No i demontaż tego japońskiego urządzonka. A tego tutaj, tak, co jest. No to zdemontujesz i tyle, i tak byśmy zakończyli ten samochód i już, no. Dobra, ja jadę sobie na próbę i dobra. Zobaczymy co u Pawła. Jak wiecie, u Pawła zmiana samochodów z makaronu na makaron. Czy taka zmiana, to nie wiem, no powrót do przeszłości trochę. Znaczy słuchajcie, samochód po prostu został odstawiony, bo poszukiwaliśmy, co takiego Paweł? Poszukiwaliśmy modułu spryskiwaczy, który szczęśliwie już dostaliśmy. Zamontowaliśmy i nawet te spryskiwacze lamp już działają, tylko kiedy sprawdzaliśmy ich działanie z Sebastianem w zeszłym tygodniu, okazało się, że pompki, które przywiózł klient, niestety mimo tego, że było ich ponad stan, to wszystkie przeciekają i zamówiliśmy nowe z serwisu. Będziemy montować, bo to już ostatni element układanki z tymi spryskiwaczami. No i co? No i teraz testujesz wszystko, tak? Bord komputer, te rzeczy. Mamy washer fluid. Brak. Niski poziom. Tak jest. I to jest prawda. Udało nam się zamontować już pełne OBC z modułem check. Mamy OBC z manetką, możemy sobie tutaj majstrować. I wszystko działa. Średnia prędkość. Menu tutaj też działa. Wszystkie komendy też. O, ukryte menu. No i superancko. Możemy wywoływać, także... Także w zasadzie musisz poskładać na tyle, ile klient sobie życzył, tak? Bo tutaj do tapicera samochód jedzie. Tak, tak. Tutaj... Wcześniej już przed poprzednim wyjazdem poskładałem wnętrze praktycznie. No, trochę musiałem je znowu rozbebeszyć, ale to już nie to co było wcześniej, także mamy tam zderzak, mamy tutaj trochę w środku i będzie finish. Tak jest i później wróci z powrotem do dokończenia ten CS. No, ale to w międzyczasie może coś dostanę, żeby się wyżyć w końcu, a nie tylko tutaj takie precyzyjne roboty, tak jest. Ręczne. No dobrze. To co, Kamil, jazda testowa? Tak, była dokręcona i systemem zabezpieczenia, jak wyjedziesz. No dobra, i ten. I co, Bosta wyprostowała felgi? No tak. Wyprostowane, hamulce zrobione, dobra. Lecimy na próbę. A w szósteczce, Kamil, porobiłeś te wszystkie rzeczy? Tak, ten boczek przymocowany, to urządzenie też zdemontowałem, ten czujnik, no podgiąłem piny, psiknąłem, na razie nie pokazuję tego błędu. Środek też zalałeś do czyszczenia? Tak, to też. No to elegancko, no dobra, to lecimy tym, zobaczymy czy wszystko gra i tyle. Wiesz co, Kamil, nawet nie ma drgań. Przy takiej prędkości 50 na godzinę. Aha. Nic, bo normalnie wiesz, wszystko chodziło. Ale tam podbite były te felgi, nie? A hamulce to nawet przy 50 na godzinę, jak dotykają hamulca, to na pedale było. Czyli teraz jest wszystko cacy. No to super. To przejedziemy się tylko tyle, żeby dotrzeć je delikatnie i tyle, i klient może odbierać samochód. Dobra. Słuchajcie, tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Jak się podobał, to tam lajka w górę. Jak się nie podobał, to w dół oczywiście. W ciągłej sprzedaży mamy motoczyścika do paliw. Także jak coś, to tam piszcie do pani Ani. I tyle. Także pozdrawiam was serdecznie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.